Śląska Policja rozpoczęła bezpieczny powrót do szkoły, jak co roku we wrześniu. To odpowiedź na wzmożony ruch na drogach i przejściach dla pieszych w pobliżu szkół właśnie. Pomimo lepszych statystyk i mniejszej ilości wypadków, w te wakacje mundurowi przypominają zarówno dzieciom, jak i rodzicom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Karolina Komada. Uroczysty apel, a od jutra dzwonki i ławki. Jednak zanim dzieci dotrą na pierwsze zajęcia, muszą pamiętać o bezpiecznej drodze. Żeby zachować bezpieczeństwo. I jak zachowujesz to bezpieczeństwo? Na przykład jak przechodzę przez drogę, patrzę lewo, prawo, lewo. Jak nikt nie jedzie, to przechodzę i nie patrzę przez telefon. O tych zasadach przypominają dzieciom również rodzice. Żeby nie zwracali uwagi na osoby, które zaczepiają je, proponują jakieś pieniążki, chcą zaciągnąć do samochodu, żeby no nam jako rodzicom to zgłaszały, no i oddalały się z takiego miejsca przede wszystkim, no bo teraz to jest głównym powodem też niebezpieczeństwa. No i no jak przechodzą przez przejście, żeby jednak nie patrzyli też na te przepisy, że piesi mają pierwszeństwo i samochody się muszą zatrzymać, no bo niestety no to nie działa. Auta często gęsto przejeżdżają przez pasy. Między innymi dlatego policja rozpoczęła akcję Bezpieczna droga do szkoły. Żeby gdzieś się przemieścić, musimy być różnego rodzaju uczestnikiem ruchu drogowego. Wy jako jeszcze takie słodkie maluchy jesteście zazwyczaj pieszymi. W ramach akcji mundurowi odwiedzili szkołę podstawową nr 31 w Katowicach i podsumowali przebieg wakacji na drogach. Zginęło 17 osób. Od 4 lat najmniej osób, które zginęły na śląskich drogach w trakcie właśnie okresu letniego, to prawie 500 wypadków, tak więc tutaj jesteśmy na podobnym poziomie, ale widać, że z roku na rok województwo śląskie jest bezpieczniejsze. W akcję promującą bezpieczeństwo w drodze do szkoły biorą udział nie tylko policjanci. Unikajcie korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych. Wiem sama z doświadczenia, że teraz świat jest pełen różnych atrakcji na ekranie. Bardzo dużo sama też niestety spędzam czasu w telefonie i wiem, że to jest bardzo niebezpieczne. Ale podczas przechodzenia przez ulicę skupcie się właśnie na otoczeniu i na niczym innym, bo to jest najważniejsze. Funkcjonariusze policji przypominają, żeby przechodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, a także nosić na co dzień odblaski.